Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i całego nieba, które się przygląda temu kosmosowi, tej Polsce, co się dzieje w świecie. A dzieją się rzeczy różne, nie zawsze dobre i nie zawsze złe. Jest troszkę dobra również w tym świecie. Naszym zadaniem jest tak urządzać ten świat, nasze życie, aby było ono spokojne, radosne, żeby nie było konfliktów, zatarć różnych, żeby się nie wrzucało piasku w tryby, w ekonomię. Szczególnie teraz mamy sytuację w Polsce. Każdy musi się troszkę interesować tym, co się dzieje. Tak samo jak interesujemy się życiem codziennym, naszym własnym. Musimy iść do pracy, musimy wrócić, musimy to, musimy ugotować, zadbać o dom i tak dalej. To samo dotyczy to polityki i tego, co jest związane z nią. A więc to wszystko ma wpływ na nas, na nasze życie, na nasze kontakty, na naszą codzienność. Im lepsza polityka, tym lepsze państwo i lepiej nam się żyje. Więc trzeba się interesować polityką tak jak duchowością, bo cała ta nasza oprawa zewnętrzna jest odzwierciedleniem naszego ducha. To nie jest tak, że... Tutaj muszę poruszać. Na razie się jeszcze uczę tego wszystkiego. Jest tutaj sporo jeszcze pracy, no ale powoli. Nie przesadzajmy. I musimy się tego uczyć. Tak samo mówi się, że duchowość powinna być oddzielona od polityki. No właśnie cały czas mówię, że nie. Nawet w zakonach przecież są ludzie przełożeni, odpowiedzialni za to, za tamtą. U jezuitów nawet jest minister, który się zajmuje właśnie sprawami ekonomicznymi i gdyby on to źle prowadził, to by się zakon zawalił. Nic by tam się nie działo wielkiego. Wszyscy by z głodu poumierali i na tym by się to skończyło. Nawet habitu by nie mieli. Więc wszystko jest ważne. Cała ta oprawa zewnętrzna, oby nie do przesady oczywiście, jest ważna. Dlatego trzeba wybierać takie osoby, taką politykę wspierać, która bazuje na dobru ogólnym, na dobru naszego życia, a więc i państwa, i nas osobiście. Więc nie można mówić, że polityka jest złem, nie powinno się nią zajmować. Odwrotnie właśnie. Ona jest wyrazem tego, czym my jesteśmy, co reprezentujemy. A ta opozycja akurat w tej chwili robi złą pracę, rozwala państwo po to, żeby inni mogli z tego skorzystać. Nie Polacy, bo to nie jest praca dla Polski, tylko dla innych organizacji. Więc jak mówię, nawet w zakonach są reguły, nawet jest konstytucja ignacjańska, jezuicka. Jest konstytucja. Tak samo jak w państwie mamy konstytucję. Wszystko się zgadza, tu nie można tego rozdzielić, tak samo jak nie rozdzielisz swojego ciała, nie oderwiesz go od swojej duszy. Nie da się tego zrobić. Więc musimy reagować na to, co się dzieje w świecie, co się dzieje w państwie, w naszej okolicy. Też trzeba reagować. No, gdyby się coś złego działo, to przecież zareagujesz. Gdyby ci chodzili tutaj jacyś rozbójnicy i podpalali domy, no to wiadomo, że zareagujemy. Bo to świadczy o tym, że zło w tym człowieku siedzi, no i robi to zło. I teraz sobie wyobraź, że ten człowiek, który podpala domy, dojdzie do takiego urzędu, na przykład premiera, no to co on będzie robił? To samo, tylko w inny sposób. I to właśnie robi Tusk, rozwala Polskę. Takie ma przykaz Unii Europejskiej, bo Unia Europejska dąży do tego, aby nie było własności, nie było niczego, tylko żebyśmy mogli się im podporządkować. Oni wszystko nam załatwią.
a załatwią nam nic. Tylko głód. Już do głodu kiedyś doprowadzano. Teraz właśnie takim władcą, Stalinem jest Unia Europejska, która chce załatwić wszystkich i Niemcy oczywiście. Więc nie wolno się dać, trzeba rozumieć duchowość i politykę, bo to jest jedno i to samo. Jeśli mamy wspaniałe serce, dobrego ducha, to będzie dobre państwo. I taki człowiek, gdy rządzi państwem, jest naprawdę dobrze wtedy. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Wspieramy wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, o to, abyśmy mogli chociaż przez chwilę mieć nadzieję i ufność, że czeka nas niebo po tym życiu. A w tym życiu też trzeba troszkę tej ekonomii, tego porządku, jaki jest, zakosztować, aby się nastroić jeszcze bardziej do życia wiecznego. Bo to jest naszym celem. Więc módlmy się w naszych intencjach różnych i waszych, w intencji państwa, o nawrócenie polityków, a niektórych hierarchów też, żeby się nawrócili. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak ja wspominałem o telewizji SM, to nie miałem na myśli, że to jakieś anteny i tak dalej, tak jak w telewizji. Nie, tylko internetowo taką telewizję można by stworzyć. No ja już w jakimś sensie tworzę, ale wy też moglibyście na przykład, to jest kwestia umowy z Samborem może, albo gdzieś tam z nim się dogadać, żeby jakieś felietoniki niebiańskie nagrywać z kimś, jakieś rozmowy fajne, coś pozytywnego i wrzucać na ten wspólny kanał, żeby można było się dzielić swoimi wrażeniami, swoimi myślami. To by było też dobre. To o tym myślałem przede wszystkim. Dobrze, a teraz przeczytam wam wiersz. Nie, przeczytam wam rozważanie z drugiego tomu. Tak? Kilka myśli. Kto prawdziwie zna życie, wie, że tu cieszyć się jest nie byle jaką sztuką. Tu mamy tylko kawałek nieba. Ale i tak ciągle ten mały kawałek wymyka się nam z rąk. Gonimy za nim, a przy okazji brudzimy się. Trzeba uważać, kiedy tu szukamy szczęścia. Ojciec Pio mówił, że tu trzeba uważać. Pamiętam, jak Jan Paweł II złamał nogę w łazience u siebie gdzieś tam, jak był w Watykanie. I wtedy właśnie ojca Pio też pytałem na rozmowie o tą sytuację, a ojciec Pio mówił, że to jego wina, bo słabo podnosił nogi do góry. No my też musimy uważać na to, co mówimy, z kim się kontaktujemy i kogo popieramy, bo to też jest bardzo ważne. I w wyborach parlamentarnych też to jest bardzo ważne. Teraz widzicie, jak żeśmy byli nieodpowiedzialni i ludzie głosowali na inne frakcje, a i tak wygrał Tusk. Taki przekręt po prostu jest. Oszustwo totalne. Jeszcze jedna myśl. Twoja radość zależy tylko od Boga. Wydaje ci się, że cieszysz się niezależnie, nawet gdy egoizm jest motorem twoich radości, to i tak zależą one od Boga. Bóg nie odmawia niczego. Czego pragniesz, to masz. On decyduje o wszystkim, ale tylko dla twojego dobra. Nawet o złu decyduje Bóg. Dlaczego? Bo nie zabija swoich złych dzieci. Pytałem kiedyś ojca Pio o aborcję. Powiedział, to trochę nieuczciwe, ponieważ istnieje kolejka dusz z różnych światów, które chcą się tu jeszcze urodzić.
Kiedyś w latach 80. pamiętam, o to właśnie zanotowałem to zdarzenie, zamordowali dziewczynę. Chłopak zamordował dziewczynę, bo tam jakiś gwałt był i tak dalej. Ona się bardzo broniła, krzyczała. No i widzicie, jaka to jest wolność niesamowita. I ojciec Pio, bo pytałem, ojciec Pio mi powiedział, że gdyby się nie broniła, to by przeżyła, ale niestety broniła się strachem, bólem, krzykiem. On tego też nie mógł znieść. No niestety tak się stało. I nie dziwcie się, że w całym kosmosie jest źle. Ojciec Pio mówił, że szatan, inaczej szata tego świata, już wie, że przegrała od dawna, a jednak nie odpuszcza. Dlatego ten czyściec trwa w nieskończoność. Innym razem ojciec Pio powiedział, że przyprowadzi na rozmowę Annę, która poprosi cię o modlitwę. To też już kiedyś mówiłem. Przyszła i powiedziała: zabiłam 6 swoich dzieci. Proszę cię o modlitwę za mnie przez miesiąc. Tak zrobiłem. Po miesiącu znów zeszła do mnie na rozmowę. Podziękowała i dodała: teraz mogę zejść do prawdziwego czyśćca na ziemię. Spytałem, czy ją spotkam w tym życiu i czy urodzi się w Polsce. Odpowiedziała, że nie spotkamy się i że nie urodzi się w tym kraju. Więc widzicie, jest reinkarnacja, można życie powtarzać, tylko po co? To jest pytanie, po co tyle powtórek, skoro można to załatwić za jednym zamachem w jednym życiu. I właśnie po to jest ten system miłości, po to chcemy nagrywać dobre rzeczy, aby promować dobro i miłość i wiedzę o tym, by się wyzwalać. To jest istota rzeczy. Dobre, to już na koniec jeszcze Maćka wiersz. Tu jest. Nie, to nie. Tu będzie. Także jak mówię, niespodzianek jest wiele. Musimy się uczyć. Ja też się uczę wszystkiego na stare lata. Się jeszcze trzeba uczyć. Tak mówią, że głupi się urodziłeś, głupi umrzesz. No ale mam nadzieję, że przy śmierci już jesteśmy mądrzejsi, bo to jak się życie nie zmarnuje, a się poszukuje, no to można zdobyć wiele rzeczy. Ojciec Pio mówi, że prawie wszyscy marnują życie, bo tak sobie żyją, cieszą się, ale bez idei wieczności, tylko takie materialne podejście do tego, co się tu dzieje i na tym się to wszystko kończy. A nasze myśli nas prowadzą do nieba i porywają nas tam, nasze intencje, nasz duch nas porywa tam. I tak, tacy musimy być, inaczej no, nie będzie ciekawie. Powtórzymy życia. Więc wiersz Maćka, który jeździł na rozmowę ze mną. Kiedy dusza nie śpiewa, a ptak na gałązce jaśminu zawodzi, szukam Cię, mój nieutulony, moim psalmem Boże. Moje katarzis milczy, mój raj nieobecny. Pytam się dzięcioła na starej wierzbie, ile jeszcze stuknięć Twego zegara, abym rozwinął nogi, rozwiązał nogi i biegł do Ciebie, Panie. We mnie jazgot kotła, we mnie adoracja pięknych uderzeń starości. Spójrz na mnie, pasterzu spokojnych oceanów. Ujrzyj we mnie starego Nikodema i każ narodzić się powtórnie. Każ przejść po wodzie i wtulić się pod Twe boskie serce. Nie mam dość łez, aby zapełnić padł oceanu. Ile istnień płacze, z jęku i bólu wygnania, że tyle słonych wód okala rozbitków. A ja na łupinie życia dryfuję, mój ląd niewidoczny, moja nadzieja stłumiona wichrem burz. Jedyna myśl, byś zszedł do mnie, jak ojciec do marnotrawnego
syna i pochwycił mocną prawicą i przeniósł ponad wodami rozpaczy, a ja oddam ci figowy listek i już nigdy nie będę czuł wstydu, boś ty lądem jest nieugiętym, boś ty rajem jest upragnionym. Maciek napisał to w 2021 roku. W kwietniu 16. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Powoli się rozkręcam, także może jakoś dam radę. No muszę dać radę, bo przecież muszę przekazywać to, co wiem, to, co Ojciec Pio mi przekazał. Więc to samo muszę robić. Każdy z nas zresztą musi to samo robić, bo to nawet pomoże nam się zbawić, jakby nie było. Zatrzymajcie się i pa, pa.